Witam serdecznie. W imieniu zarządu Sportowego Klubu Wędkarstwa Morskiego Władek Team chciałbym życzyć Państwu w tym nowym 2017 roku wielu radości, spokoju, no i przede wszystkim pobicia swoich życiowych rekordów w wędkarstwie zarówno morskim, jak i na śródlądzie. Trochę sztywno, nie? Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, w imieniu zarządu Sportowego Klubu Wędkarstwa Morskiego życzę Wam i życzymy my Wam wszystkim spełnienia marzeń oraz co najmniej takich okazów, nie tylko w wędkarstwie morskim, ale również śródlądowym, no i żebyście co najmniej tyle pucharów przywieźli, co nasi zawodnicy w tym roku zdobyli dla klubu. Słuchajcie, w 2017 roku jako klub staramy się bardziej niż w poprzednim. W poprzednim żeście zdobyli dla nas dużo w wędkarstwie plażowym. W zasadzie zdobyliśmy wszystko, co było do zdobycia, ale słuchajcie, w 2017 roku otwieramy dwie nowe sekcje, spinning morski i sekcję kutrową, ale nie zapominajmy, że w 2016 roku nasi zawodnicy, pomimo tego, że nie mieliśmy oficjalnej kadry w tych dwóch dziedzinach wędkarstwa morskiego, zdobyli drużynowo trzecie miejsce na festiwalu Dorsza oraz trzecie miejsce drużynowo na ogólnopolskiej Bronadzie. Także w 2017 roku startujemy już z wysokiego pułapu i zakładamy, że osiągniemy w tych dyscyplinach sportu jeszcze lepsze efekty. Tym bardziej, słuchajcie, że liczymy na Was, liczymy na to, że do klubu dołączą nowi zawodnicy, którzy wesprą swym doświadczeniem naszą obecną drużynę. W 2017 roku, od marca, w każdą pierwszą sobotę miesiąca będziemy losować wśród zawodników Władek Team bardzo ciekawe i bardzo często wartościowe nagrody fundowane przez wspierających nasz klub sponsorów. Oczywiście każde takie losowanie będzie udostępnione w formie filmu na Władek TV, także jak wiecie, u nas w klubie transparentność ponad wszystko. Słuchajcie, w lutym zabieramy się naszym Władkobusem na Rybomanie oraz zapraszamy Was na naszą rzutówkę. Wiecie, w 2016 roku mieliśmy super rzutówkę, pierwsze koty za płoty. Tym razem mierzyć Wasze rzuty będzie geodezja, więc będziecie widzieć co do milimetra, jak daleko tym Waszym sprzętem da się rzucić. Także na pewno pojawicie się na naszej rzutówce, sprawdźcie się i dostaniecie nagrodę, oczywiście, jak będziecie odpowiednio dobrzy. Słuchajcie, w maju we współpracy z Centrum Wędkarstwa Morskiego Pomorzanka oraz kapitułą Guinnessa będziemy ustanawiać rekord polski w wędkarstwie plażowym, a nuż uda nam się pobić rekord Guinnessa Światowy. Zapowiada się ciekawie, nie? Nie zapominajmy też o tym, że Władek Team będzie organizował w 2017 roku Grand Prix Polski w surfcastingu, zawody Kuder 2017, zakończenie klubowej ligi surfcastingu, a na koniec oczywiście nasze wspaniałe ostatki, gdzie każdy będzie mógł skosztować kaszubskich przysmaków oraz spróbować swych sił w wędkarstwie plażowym. Także słuchajcie, 2017 rok zapowiada się wspaniale. Warto do nas dołączyć. Ci, którzy już u nas są, zostańcie z nami, bo będziecie żałować tego, że gdzieś tam się rozproszyliście. Staramy się jeszcze bardziej niż w poprzednim roku. Oczywiście to, co było dobre w zeszłym roku, zostawiamy. Dowalamy jeszcze kadrę w spinningu, kadrę z kutra i mamy w tym momencie trzy sekcje, które będziemy cisnąć w 2017 roku. Mamy nadzieję, że wsparcie sponsorów będzie co najmniej takie jak w 2016 i damy radę zrealizować te wszystkie super, mega wypasione pomysły. Także wszystkiego najlepszego na 2017 rok i do zobaczenia na plaży. Cześć!